Witajcie. Dzisiaj będziemy pochylali się nad wierszem Adama Mickiewicza do tej trzy gwiazdki na Alpach w Szpligen 1829 rok. Zanim jednak przejdziemy do samej treści utworu i zanim przyjrzymy się, jakie podziemne strumyki płyną pod spodem tego tekstu, a to kilka podstawowych informacji. Otóż po pierwsze nie można, praktycznie nie można rozdzielić Adama Mickiewicza jego biografii rozdzielić z tekstami które napisał niemalże wszystkie istotne teksty Adama Mickiewicza są w jakiś sposób związane z tym co przeżył z jego lekturami z osobami które spotkał i wiedza o biografii poety jest bardzo często kluczowa jest niezbędna żeby otworzyć na całą szerokość wszystkie możliwe drzwi które w kolejnych jego utworach będziemy odnajdywać. Tak więc mamy do czynienia z pisarzem, z poetą, z twórcą, który nieprawdopodobnie często zamykał swoje doświadczenia egzystencjalne w poezji. A więc możemy szukać Mickiewicza w jego tekstach. Po drugie, no cóż to za kontekst biograficzny, bez którego nie można tego wiersza zrozumieć? Kim jest owa. Tajemnicza osoba, do której Adam Mickiewicz adresuje wiersz napisany w 1829 roku. A więc jest to Maryla Wereszczakówna, potem putkamerowa. Jest to młodzieńcza miłość samego poety. Siostra przyjaciela Mickiewicza, Michała Wereszczaki. Młody Adam Mickiewicz, mając lat 20, no tam z haczykiem malutkim poznał Marylę Wereszczakównę w Tuchanowiczach, czyli w rodzinnym dworku państwa rodziny Wereszczaków i tam przez wakacje nawiązała się pomiędzy młodym Adamem a młodą Marylą bardzo silna nić porozumienia, którą to Adam Mickiewicz no, zaczął postrzegać w kategoriach miłości. A że żyjemy w takich, a nie innych czasach, mówi sobie Mickiewicz, więc dobrze, by zakochać się w sposób romantyczny. I tak właśnie Mickiewicz na swojej własnej skórze przeżył to, o czym czytał chociażby w cierpieniach młodego Wertera. Mickiewicz, Mickiewiczowi udało się tak, sprawdzić, jak to jest, kochać romantycznie, i być może gdyby wiedział, jakie tego będą konsekwencje niekoniecznie chciałby drugi raz tego typu przygodę przechodzić, no ale przeszedł bardzo ciężko chorobę zwaną miłością, ponieważ Maryla była przeznaczona innemu mężczyźnie, tym innym mężczyz mężczyzną był niejaki Wawrzyniec Putkamer, samo to nazwisko Putkamer jest już bardzo 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 takie męskie groźne podkamer był wojskowym należał do okolicznej elity był bardzo bogatym człowiekiem a o mickiewiczu wystarczy powiedzieć że w młodości żeby spłacić kredyt studencki musiał pracować jako nauczyciel więc pewnie go to delikatnie kompromitowało w oczach rodziny rodziny Wereszczaku Dobrze, tak czy siak, miłość Maryli Adama musiała zostać zgnieciona, zduszona w zarodku, ale zobaczmy, jak silnie ta miłość musiała gdzieś tam zapuścić korzenie w duszy poety, skoro, no powiedzmy, że mniej więcej 10 lat później Mickiewicz pisze dla niej wiersz, znaczy pisze do niej wiersz, tak, i wydaje się, że to uczucie w żaden sposób nie osłabło, zmieniło tylko być może swoje natężenie i kilka swoich podstawowych barw. Dobrze, to już rozumiemy ten czynnik biograficzny zawarty w tym utworze. To miejsce w Alpach, Szpligen, to jest przełęcz pomiędzy pomiędzy Szwajcarią a Włochami, i tam Adam Mickiewicz zapędził się w towarzystwie swojego przyjaciela Antoniego Odyńca, przyjaciela, kolegi, być może on też, Odynie też był poetą. No i Miskiewicz, jak to człowiek urodzony na Litwie, taki no, raczej przyzwyczajony do, do łagodnej, takiej pagórkowej i, i, i jeziornej przyrody, musiał być oszołomiony tą, tą spektakularną naturą, która jest częścią Alp przecież. No dobra, no, mniejsza z tym. Teraz przejdźmy do samego wiersza. Wiersz jest kapitalny, tak? Nie ma co do tego wątpliwości. Jasne, dzisiaj możemy spojrzeć na niego przez współczesne okulary i dostrzec w nim pewną taką cukierkowość w pewnym momencie, ale do tego dojdę. Dobrze, no to wiersz zaczyna się od słów. Nigdy więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę. No to nic dziwnego, że nie może się rozstać, dlatego że każda miłość romantyczna jest zbudowana z takich komponentów, jak chociażby obsesja. Tak? Uzależnienie. Jeżeli mielibyśmy wiersz, który napisał, napisał uzależniony od tytoniu, ale walczący z tym nałogiem palacz, no to być może ten wiersz zaczynałby się w sposób identyczny. Nigdy, więc nigdy z tobą rozstać się nie mogę, mówi palacz do paczki papierosów. Gdziekolwiek pójdę, tam czuję zapach dymu, gdziekolwiek pójdę, tam czuję w ustach smak tytoniu. Jeżeli cokolwiek zjem, to od razu chce mi się palić. Bardzo w bardzo podobny sposób mamy do czynienia z, z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia w wierszu Mickiewicza Morzem płyniesz i lądem idziesz za mną w drogę na lodowiskach widzę błyszczące te ślady i głos twój słyszę w szumie alpejskiej kaskady no, cudowne obrazy ale te obrazy są podszyte pewnym niepokojem dlatego że wszelka obsesja i wszelkie uzależnienie bardzo blisko jest już takich kwestii jak niestabilność psychiczna, a kto wie, czy nie, pewnego rodzaju na pewno napięta nerwowość, która graniczy z jakimiś patologiami natury psychicznej. Prawda? A więc, uzależnienie, obsesja. Te podstawowe przecież dla miłości romantycznej kategorie są w tym przypadku no, nie do zniesienia. Mickiewicz mógłby być w najpiękniejszym miejscu na świecie. Nasz bohater, podmiot liryczny mógłby zwiedzać cały wszechświat, ale jeżeli jest zatruty tą miłością młodzieńczą nawet, no to nic mu z przyjemności nie będzie sprawiało, ponieważ za każdym razem będzie się oglądał, czy jego wybranka serca gdzieś mu tam nie wyskoczy, skądś mu. Się nie pojawi, czy mu nie towarzyszy. Pojawia się bardzo ciekawa kwestia niewdzięczności. Tak? Druga zwrotka jest otwarta krzykiem niewdzięczna. Tak? Tutaj mamy, mamy wykrzyknik niewdzięczna. Jeżeli pomyślimy sobie o, o takim czymś, jak niewdzięczność, no to pomyślmy sobie o wdzięczności. Czym jest wdzięczność? Wdzięczność czy to jest bardzo pozytywne. Uczucie, emocja, która, która jest wyrażona w kierunku osoby, której coś właśnie zawdzięczamy. Czyli osoba, która pomogła nam, która w jakiś sposób jest nam bliska, osoba, która trzyma za nas kciuki, osoba, której coś zawdzięczamy. To jest osoba, wobec której powinniśmy czuć wdzięczność. To jest osoba, która, która, która wyłowiła nas spośród innych ludzi i postanowiła obdarzyć nas czymś pozytywnym. Ale to dlaczego? Kobieta, do której adresuje swój wiersz Mickiewicz, jest niewdzięczna. I jeszcze lepsze pytanie: za co ma być mu wdzięczna? No to pomyślmy o tym chwilę. Tutaj mamy kolejną bardzo ciekawą kwestię związaną z miłością romantyczną. Wyobraźmy sobie taką sytuację: ktoś się we mnie zakochał, albo ktoś się w Was zakochał, ale Wy nie odzajemniacie tego uczucia. Nie podoba Wam się ta osoba, jesteście już z kimś innym związani, ta osoba nie, w ogóle nie znajduje się w kręgu Waszego zainteresowania, e, albo nawet nie wiecie o istnieniu tej osoby. A ta osoba Wam mówi, ale jesteś niewdzięczny. Wiesz co? Ja tak Cię kocham, a Ty jesteś tak niewdzięczny. Rozumiecie? Więc mamy do czynienia z pewnym znowu zwichrowaniem myślenia. Osoba zakochana romantycznie e, będzie. Oskarżała obiekt swoich uczuć, że jest niewdzięczna, jeżeli nie dzieli tego samego uczucia. A więc Mickiewicz mówi do swojej ukochanej jest takim bardzo e, gorzkim wyrzutem w głosie: jesteś po prostu niewdzięczna. Ja cię tak bardzo kocham, a ty co? No i w tym momencie dochodzimy do kolejnego piętra tego utworu. E, pokazuje nam się obraz Litwy. Jeżeli, jeżeli w twórczości Adama Mickiewicza przeczytacie słowo Litwa, no to nie jest ono słowem pierwszym z brzegu. Litwa równa się u Mickiewicza dom, miejsce najbliższe, to otoczenie, które go ukształtowało, te lasy, pagórki, rozsiane gdzieś tam szlacheckie dworki, ta pierwsza miłość, tak? To jest dom, ale napisane być może dużą literą, czyli ta przestrzeń najbliższa, najbardziej intymna. No i Mickiewicz pyta się naszej bohaterki, a co ty tam robisz na tej Litwie? Myślę o tej Litwie, a ty pewnie, no i właśnie przeczytajmy sobie, co ona na tej Litwie robi. Szukam Litwy i domku Twojego i Ciebie, niewdzięczna. Może dzisiaj królowa Biesiady, o, jaka ironia, tak? Więc królujesz na biesiadach, tak? Jesteś panią domu. Ty w tańcu Rej prowadzisz wesołej gromady lub może się nowymi miłostkami bawisz. Lub o naszych miłostkach śmiejąca się prawisz. No, Mickiewicz tutaj projektuje, czyli wymyśla, e, tworzy pewnego rodzaju historie, e, które jednocześnie nie, w żaden sposób nie są w stanie go pocieszyć. Odwrotnie. Każdy zakochany lubi romantycznie, każdy zakochany romantycznie lubi sobie sprawiać ból. A więc wyobraża sobie, jak jego ukochana siedzi teraz. W bezpiecznym, ciepłym dworku gdzieś na Litwie, a on przypomnijmy jest w Alpach, jest mu zimno, chodzi po tych oblodzonych szlakach, boi się, że za chwilę spadnie, spadają na niego krople z jakiegoś wodospadu, być może myśli o jakimś ciepłym schronieniu, bo zbliża się noc. A ty tam siedzisz w domku i pewnie się doskonale bawisz. A jak się bawisz? Pewnie śmiejesz się ze mnie. tak? To jest obsesja, albo jeszcze nawet bardziej paranoja. Tak? Śmiejesz się ze mnie, pewnie obgadujesz nas, pewnie obgadujesz mnie, pewnie, przypo... pewnie opowiadasz swoim dzisiejszym przyjaciołom, jakiego to kiedyś miałaś głupiego adoratora, któremu coś się wydawało i marzył sobie, że będzie mężem tej właśnie która została na Litwie. A więc mamy do czynienia z osobą, która jest przez miłość romantyczną całkowicie zaślepiona. Ta miłość nie pozwala mu w racjonalny, trzeźwy sposób spojrzeć na świat. Pojawia się złość, wściekłość, rozczarowanie, ból. Ta kobieta jest oskarżana. Ona oczywiście nie może się bronić i nawet nie wiemy, czy takie rzeczy się dzieją, o których Mickiewicz, które sobie Mickiewicz układa w głowie. No ale. To jest zakochane. A zakochani w romantyzmie mają prawo nawet do tak przerażających imaginacji. No dobrze, no to przejdźmy może kawałeczek dalej. W pewnym momencie wiersz się załamuje. Tak? Wiersz kolejny raz zmienia ton i bohater, tutaj podmiot liryczny zastanawia się, gdzie by było lepiej tej kobiecie. Ach, czy byłabyś szczęśliwa, gdybyś moja miła wiernego ci wygnańca przygody dzieliła. Ja bym cię za rękę po tych skałach wodził. No i teraz zaczyna się cała wyliczanka różnego rodzaju propozycji, które są składane tej kobiecie. I to jest takie ultimatum, tak? Niewyrażone wprost, ale jednak. Czyli albo będziesz na tej Litwie i będziesz w pewien sposób obłudna, dwulicowa, będziesz e, śmiała się z mojego czystego uczucia, albo wrócisz do mnie. Tak? I będziesz ze mną dzieliła los wygnańca, a ja osłodzę ci ten los swoją czystą miłością. Będę cię przytulał, będę cię całował, będę cię przeprowadzał suchą stopą przez jakieś górskie potoki. I co ty na to? No i teraz jest pytanie. Tak? Pytanie, czy nawet najsilniejsze uczucie jest w stanie oderwać kobietę od wygodnego, przyjemnego życia? Tak, to pytanie zawieszam w powietrzu. Sam Mickiewicz na to pytanie odpowiedzi nie dostaje. Tak? Jeżeli potraktujemy ten wiersz jako pewnego rodzaju propozycję powrotu do poprzedniej miłości, no być może dobrze niech będzie do poprzedniego uczucia, do poprzedniego związku, relacji, to Mickiewicz nie dostaje żadnej odpowiedzi. Kto wie, czy jakby dostał taką odpowiedź, to czy ta odpowiedź by mu się spodobała? Najprawdopodobniej ta odpowiedź byłaby negatywna. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że. Miłość romantyczna nie namieszała Wam za bardzo w głowach, a Mickiewicz naprawdę jest spokojny. Trzymajcie się.